Nie ma sensu robić całego filmu o Pandora Gate, skoro większość i tak już wie, co się dzieje. Ja chciałbym się odnieść do ostatniej wypowiedzi Stewarta Bartona, który ustosunkował się do całej sytuacji. Ale od początku. października Stu został złapany przez widzów Wardęgi w Luton, gdzie Polak miał zrobić tak zwany obywatelski obowiązek i dostarczyć go brytyjskiej policji, tudzież pobić, obezwładnić Stewarta. Jednakże odniósł się do tego adwokat oskarżonego, który zasugerował, że Stu został pobity. Czy widzicie jakiekolwiek ślady pobicia? Nie? Ja tak samo. Jedyne co widzimy to Stewarta, który leży sobie na ziemi przestraszony. Mogło dojść do jakiejś szarpaniny pomiędzy Stu a obywatelem naszego kraju, który chciał ująć sprawcę zdarzeń, jakie robił wobec małoletnich dziewczyn. Więc wiarygodnym dla mnie tłumaczeniem, dlaczego Stu leży na ziemi, jest takie, że człowiek, który go złapał, obezwładnił go i przygniótł do ziemi, żeby Stewart Barton nie uciekł. I według mnie jest to jedyne sensowne wytłumaczenie, zważywszy na to, że Barton nie ma żadnego śladu pobicia na twarzy. Albo o czymś my nie wiemy, albo prawnik Stewarta kłamie nas, w żywe oczy, że to widzowie Wardęgi zaatakowali bezpodstawnie Stewarta Bartona. Kilka dni po zdarzeniu, które miało miejsce w Luton, Stu został zatrzymany przez brytyjską policję i osadzony w areszcie. Ze źródeł, jakie przedstawiono nam m.in. przez Gimpera, Konopskiego czy Sylwestra Wardęgę, dowiadujemy się, że po pierwsze youtuberowi grozi do 15 lat więzienia, ewentualnie będzie mógł wyjść za odpowiednią opłatą, ale tego jeszcze żaden sąd nie ustalił, więc póki co mamy pewność, że Stu może odbyć wyrok 15 lat więzienia. Ponadto pan Ziobro wraz z panem premierem ustosunkowali się do zdarzenia złapania youtubera i prokurator Ziobro wystosował oświadczenie o eksmisji do Polski przez brytyjskie służby. Teraz tak naprawdę wystarczy tylko czekać na zgodę brytyjskiej policji i nic więcej. Ale... Przechodząc do meritum, coś mi się tu nie zgadza. Nie zgadza mi się to, że wyjaśnienia Stewarta mogą być niestety fejkowe. Po internecie już krążą dochodzenia na temat tego, że Stu w swoim filmie nie był ani szczery, a dwa, ktoś wygenerował te przeprosiny tak, żeby to wyglądało, że to mówi do nas Stewart i jest w tym troszkę sensu. Stu jest znany w internecie przeszło dekadę. W ciągu parunastu lat zarobił kasy potąd. Po pierwsze, stać go na leczenie raka mamy, jeśli tego by faktycznie występuje u jego mamy. Jednakże słusznym oskarżeniem jest to, że ten film mogło wygenerować AI. Tak, moi drodzy, to może być deepfake. A to pojawiają się momenty w tym filmie, gdzie na przykład tekstury koszulki, zagięcia koszulki są nieproporcjonalne, lub czapka gliczuje się z lampą, lub nawet ktoś przyuważył, że jedno oko gdzieś Stewartowi po prostu ucieka, co nie jest w żaden sposób naturalnie ani logicznie wyjaśnione. Według mnie cały ten film to jest jeden wielki deepfake, żebyśmy po prostu wszyscy już zamknęli mordę i przestali gadać o Stewarcie. Jakie zdanie wy macie na temat Stewarta? Dajcie znać w komentarzu. Ale podsumowując, w moich oczach Stu jest winny w 100%, jeśli chodzi o całą akcję z nim, o całą tą pedofilię, nagonkę na niego. I liczę, że szybko wymiar sprawiedliwości go dosięgnie, a nawet już go dosięgnął, no bo stosunkowo niedawno, no kilka dni temu był wystawiony za nim list gończy, teraz okazało się, że Stu został aresztowany przez brytyjską policję i polska policja wystosowuje pismo w sprawie ewentualnego eksmitowania Stewarta Bartona do Polski. Jakoby tu w Polsce miałby odbyć karę. I mam nadzieję, że gdy Stu zostanie już eksmitowany do Polski, to dosięgnie go srogi wyrok, a nie tylko chwilowy areszt i za kocą wyjdzie tylko 15 lat więzienia, no bo to, co zrobił tym dziewczynom, jest okropne, obrzydliwe. I jest to mega smutne, że człowiek, którego ludzie stawiali za wzór, kreował część dzieciństwa większości z nas, moich rówieśników, kolegów, chociażby nawet ze szkoły, klasy, stał się pedofilem. To jest dla mnie mega przykre i tak naprawdę całe dzieciństwo poszło się srać. Na koniec chciałbym wam przypomnieć pewien mem i uboleć nad tym memem, ponieważ on bardzo strasznie się zestarzał i
aktualnie odnosi ten mem odwrotny skutek. Chciałeś, Stewarcie, ruchać nam matki. Wyszło, że tym matką ruchasz córki. I tym akcentem zakończmy ten film. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego materiału. Jeżeli chcecie więcej tego typu filmów, no to pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. A ja w niedługim czasie postaram wam się dostarczyć jeszcze film odnośnie najnowszego filmu Marcina Dubiela. Trzymajcie się ciepło. Siema.